Zaczynajmy. Wow, jestem zaskoczony, jak wiele osób się dzisiaj pojawiło. Ja bardzo luźno się przygotowałem do dzisiejszej seminarki. W zasadzie to mam zamiar programować na żywo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, no, w sensie troszeczkę sobie przygotowałem ten kod już wcześniej. Zresztą jakiś jego skrawek wysłałem na grupie. Tak, no i dzisiaj spróbuję Was przekonać, że można programować embedded, korzystając z nowoczesnych języków programowania. I ma to tak naprawdę bardzo wiele zalet, i wielu ludzi neguje to podejście z tego względu, znaczy tak jak najczęściej rozmawiam z tymi osobami, to jest dlatego, że zawsze tak robili, czyli pisali w C i to działało. I to jest koniec argumentów. No, według mnie to nie jest nigdy żaden argument, że tak było kiedyś i działało i musimy robić w ten sam sposób. Zwłaszcza, że tak naprawdę właśnie pojawiło się kilka nowych rozwiązań w ostatnich latach, plus kompilatory troszeczkę zmieniły swoją strukturę, co tak naprawdę przyczyniło się do tego, że takie języki jak Rust albo C++ 1720 jest dostępny na większość platform. C++ 17 da się GCC-em kompilować cały czas programy nawet na bardzo małe procesory. Generalnie coś, co nazywa się System Programming Language, czyli języki programowania systemowe. Nie wiem, czy to jest poprawne tłumaczenie. Obstawiam, że nie. Nie spotkałem się wprost z tłumaczeniem na polski. Jest ich kilka i w zasadzie w ciągu ostatnich kilku lat C++ 11 i wzwyż bardzo zyskał na popularności i Rust wyłania się jako duży gracz. I generalnie z tych wszystkich języków Rust jest moim ulubionym. Ale ma on pewne ograniczenia. Przede wszystkim nie jest kompatybilny z C++, tak? A jak wiemy, masa kodu już istnieje w C++. Dlatego jednak nadal w wielu projektach to, że C++ nie jest zbyt fajny, ale on już tam jest, więc ludzie używają, więc łatwiej jest kogoś przekonać do przejścia na C++ 17, ponieważ jest on wstecznie kompatybilny prawie z poprzednimi wersjami, niż przejść na całkowicie nowy język, który jest kompatybilny na poziomie czystego C. No ale nie jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Więc C++, tak, więc C++ 17. Tak, staje się bardzo fajny do tych celów, głównie z tego powodu, że dokładane są tam są rzeczy, które pozwalają przygotować część kodu, część obliczeń już na etapie kompilacji. Czyli jesteśmy w stanie zbudować różne struktury, całkiem fajnie obiektowo zorientowany kod, który zapewnia abstrakcję nad problemami, czyli zamyka nam je w jakimś pudełku, nad którym więcej się nie musimy martwić, i jakby rezultat tego na końcu jest taki, jakbyśmy te obliczenia wykonali samemu wcześniej. I spróbuję Wam to pokazać dzisiaj, więc przygotowałem sobie taki przykład w świetnym narzędziu, jakim jest Compiler Explorer, który pozwala nam napisać jakiś kod w C++. On jest wysyłany w chmurę i następnie możemy podejrzeć sobie,
wynikowy assembler z tego, co wysłaliśmy. Więc ja sobie przygotowałem tutaj taki przykład, który ma mniej więcej ilustrować to, jak konfiguruje się na przykład w takim STM F3 zegar procesora. Więc generalnie, jakbyśmy tego nie robili, zawsze gdzieś tam w assemblerze na końcu sprowadza się to do ustawienia jakiejś wartości w rejestrach. Tak, rejestry to jest nic innego jak po prostu wskaźnik do jakiegoś adresu pamięci i te rzeczy się dzieją. Więc ja sobie tutaj przygotowałem taki przykład, że mamy rejestr system clock mux register, który możemy zobaczyć tutaj. Tak, i do niego możemy tak, w nim możemy wybrać tak naprawdę trzy opcje, wpisując po prostu odpowiednią wartość pod spodem. Tak, ja wiem, że w większości bibliotek, które udostępniają producenci, to jest ukryte pod jakimiś makrami, ale wierzcie mi, jakbyście się przyjrzeli dokładnie, to na końcu gdzieś to się sprowadza do tego, że jest tam pod spodem jakiś adres pamięci, do którego należy przypisać jakąś wartość. I mamy jeszcze drugi rejestr, do którego wpisujemy wartość razy ile oczekujemy, że pentra.pll pomnoży nam wartość na wejściu. Tak? I jakby te dwa składniki umożliwiają nam umożliwiają ustawienie wynikowego kloku. Więc dobrze, gdybyśmy chcieli osiągnąć te 48 MHz, tak jak tutaj jest w tym przykładzie wyklikane, to musimy najpierw tak, w PLR Source MUX Register przypisać wartość 12. Więc w podejściu C kod wyglądałby mniej więcej tak. Wejście w system clock mux wybrać na PLCLK, czyli do system clock mux register przypisujemy wartość, która odpowiada za to. Te wartości ja tutaj wybrałem tak naprawdę arbitralnie, zmyśliłem je sobie, głównie po to, żebyśmy potem, żeby było je łatwo odnaleźć w wynikowym assemblerze. Więc tak wygląda wynikowy assembler dla takiej prostej konfiguracji. Tak? Mamy tak naprawdę przeniesienie wartości 12 pod ten rejestr i wartości 4567, czyli PLCLK pod taki adres. I w zasadzie tutaj niewiele więcej w przypadku takiego kodu da się ugrać. Tak? Nie napiszemy tego dużo lepiej. Tak, ale ważne, żeby nie było źle. Więc no tak, ale to niestety ma pewne wady, ponieważ bardzo łatwo się w tym pomylić i nikt nam tak naprawdę żaden mechanizm, przynajmniej na etapie kompilacji, nie powie nam, że zrobiliśmy to źle. Na przykład przyjęcie wartości 13, nie, powiedzmy większej niż 16, wpisanie wartości większej niż 16 do tego rejestru generalnie spowoduje jakieś bzdury, tak? A tutaj to się wszystko skompiluje. Plus, tak naprawdę, jeżeli byśmy zaczęli robić jakieś operacje bitowe na tym, żeby dalej to skonfigurować, czyli mielibyśmy wystawione takie zwykłe, nie chcę powiedzieć funkcyjne, tylko proceduralne API z jakiejś biblioteki,
No to byśmy skończyli z tym, że tak naprawdę w trakcie działania procesora dopiero na nim dokonujemy jakichś obliczeń, których dało się dokonać już wcześniej. Tak. Plus, moim zdaniem jest to bardzo nieczytelne, tak? Czyli tak naprawdę tutaj nie do końca wiem, znaczy no, w tak prostym przykładzie to łatwo jest się domyślić, co autor chciał osiągnąć, ale już w bardziej skomplikowanych, no, połapanie się w gąszczu tych makr, które definiują różne rejestry, jest naprawdę trudne i brakuje jakichkolwiek mechanizmów, które sprawiałyby, że te rzeczy są czytelne, że da się łatwo wyczytać, co tak naprawdę jest skonfigurowane, i brakuje mechanizmów, które zabezpieczają przed jakimiś prostymi błędami. Wierzę w to, że C++ 17, pomimo że to jeszcze nie jest ten etap, którego twórcy tego języka chcą osiągnąć, już pozwala na naprawdę dużo z tych operacji przenieść do compile time. Tak, więc napiszmy sobie po prostu taką klasę, która będzie odpowiedzialna za konfigurowanie tego kloka w taki sposób, żeby nie było nigdzie wpisanych w taki brzydki sposób tych wartości, żeby nie dało się źle tego użyć i żeby nadal wynikowy assembler był przynajmniej taki jak ten, czyli nie wolniejszy, nie gorszy. Zacznijmy od klasy niech ona wystawia jakąś metodę, która będzie przyjmować, jakie źródło zegara w clock muxie wybieramy. Tak więc zacznijmy od tego. Void. Niech będzie mux. No i tutaj myślę, że dobrym worem byłoby zdefiniowanie jakiegoś enuma, który będzie przechowywał możliwe wartości. Więc mamy tam akurat HSI, HSE i PLL tylko. Tak, i ta metoda przyjmuje taką wartość. I teraz jakbyśmy chcieli tego użyć, po prostu tworzymy sobie instancję tej klasy, czyli musimy użyć auto, to będzie config. Tak, i możemy na przykład wywołać metodę od razu na takim obiekcie. Że interesuje nas aha, tak, ale ta klasa nic nie zwraca, więc świetnym trikiem w takim przypadku jest tak naprawdę zwrócić referencję do samego siebie. W ten sposób możemy budować duże konfiguratory. Można spotkać ten te rozwiązanie można spotkać w
literaturze pod tytułem Groovy Builder. Może gdzieś to tutaj zanotuję. To jest Groovy Builder. Tak, to jest pattern, który polega na tym głównie, że tworzymy klasę, która przechowuje jakąś konfigurację albo jakiś taki tymczasowy stan, jeszcze niepełny, jakichś obiektów, i w międzyczasie zwracamy referencje na samego siebie. To pozwala nam na wywołanie tego samego stworzenia takiego łańcuszka konfiguracji. Ustawmy tutaj i spróbujmy coś takiego. No tak, ale czy to ma sens? No nie ma. Chcieliśmy osiągnąć to, żeby nasz kod był odporny na błędy tak naprawdę w runtime. Poza tym jeszcze nawet nie doszliśmy do etapu, nawet jeszcze nie doszliśmy do etapu, kiedy cokolwiek konfigurujemy, a nasz assembler już jest znacznie, znacznie dłuższy i ma tutaj jakieś wywołania funkcji, które tak naprawdę w ogóle nic nie robią. Więc myślę, że najpierw powinniśmy rozwiązać te problemy. No i teraz tak. C++ będzie kosztował zawsze więcej niż ręcznie napisany C, jeżeli operujemy w świecie wyłączonej optymalizacji. Tak, domyślnie kompilator ma tą optymalizację wyłączoną. Jest to poziom minus o 0. Natomiast jak zwiększymy do o 1, to wszystko znika. I to jeden z powodów, dla którego w C++ nigdy nie uświadczymy refleksji w czasie działania aplikacji, jest to, że standard C++ zastrzega sobie prawo do w ogóle usunięcia czegoś takiego, nawet jak klasa. Czyli my piszemy jakiś kod w klasie tylko po to, żeby to ładnie ustrukturyzować, być może zamknąć coś w tym pojemniku, jakim jest klasa, a tak naprawdę kompilator może to zauważyć, że to jest w ogóle niepotrzebne w wynikowym kodzie i posprzątać to za nas. Ponadto nowoczesny C++, 17, w zasadzie to od 11, ale w zasadzie W 17 stało się to na tyle kompletne rozwiązanie, że można z tego korzystać. Udostępnia coś, co się nazywa constExpr, czyli są to funkcje, które wiadomo, że można policzyć w czasie kompilacji. Czyli jeżeli tutaj podajemy argumenty, które są już znane na etapie kompilacji, i ta metoda jest oznaczona jako constExpr, kompilator weźmie te argumenty i zrobi to już na etapie kompilacji. I cały kod, jaki my tutaj zawrzemy, on będzie przeliczony już wtedy. Czyli ponadto w nowszych wersjach standardu można też przechowywać już pewne wartości w tej klasie pomiędzy wywołaniami takiego. Takiego API, więc tak, zapiszmy sobie, co nasz użytkownik wybrał. Czyli zróbmy miejsce, w którym możemy przechowywać tego membera.
To ciekawe. Aha, nie mamy C++ 17. Więc możemy tutaj w tym momencie przechować taką wartość pomiędzy wywołaniami. Po prostu przypisujemy tyle. No tak, ale aktualne wywołanie, które sobie tutaj przygotowaliśmy, no jest bez sensu, tak? Tu absolutnie widać, że użytkownik coś pomylił, ponieważ ustawia tą samą wartość dwa razy. Więc najlepiej, gdyby nasz program w tym momencie się nie skompilował. Jest, no to proste rozwiązanie. Możemy sprawdzić, czy to, co już aktualnie przechowujemy, jest puste. Jeżeli nie jest puste, to znaczy, że nastąpił error i w tym momencie podnosimy błąd. I w C++ od wersji 17 w wyrażeniach constexprowych, czyli tych, które mogą być rozwijane na etapie kompilacji, można rzucać wyjątkami, tylko że w momencie, kiedy osiągniemy to miejsce w kodzie, to się po prostu nie skompiluje. Możemy dodać. A jednak się skompilowało. Dlaczego? No, niestety constexpr musi też niestety działać w runtime i nie ma aktualnie takiego odpowiednika, który by zawsze w compile time. W C++ 20 wejdzie coś takiego, będzie się to nazywało const eval. Natomiast w 17 jeszcze tego nie ma. Niemniej da się to wymusić, tylko że po stronie klienta naszej klasy, czyli w tym miejscu. Jeżeli w tym miejscu dopiszemy constexpr, to tak, nasz kod będzie się próbował rozwinąć już tutaj, czyli ta zmienna już będzie musiała być constexprowa, co oznacza, że tak, to się nie skompiluje. Sprawdźmy, jaki jest błąd kompilacji, proszę. To jest błąd kompilacji, jaki otrzymaliśmy. Więc poprawmy nasz kod użytkownika tej klasy. Czyli to nie ma sensu, żeby dwa razy go wywoływać. I w tym momencie wróciliśmy. No dobrze, ale teraz przydałoby się coś z tym przypisać jakąś tą wartość do tego rejestru, tak? Chcemy osiągnąć to, co mieliśmy tutaj. Ale może są jakieś pytania w tym momencie, to chętnie odpowiem, albo jak są jakieś niejasności, bo może nie wszyscy są zaznajomieni z C++ wystarczająco, więc jakiekolwiek pytanie. Nie kpimy, ale kontynuuj może po prostu. Okej. A czy wszystko jest w miarę jasne na razie? Jakby do czego dążę, co się da tym osiągnąć?
Dobra, zakładam, że tak. Zresztą plan jest taki, żeby bardziej spróbować to udowodnić. Nie oczekuję, że jakby będziecie pisać takie biblioteki po tym kursie, tylko chcę pokazać, że tak się da i że ktoś już to zrobił i dlaczego warto z tego korzystać. I dlaczego to moim zdaniem jest lepsze od innych rozwiązań, z których do tej pory, nie wiem, czy albo w kole, albo w pracy korzystałem. Dobrze, więc spróbujmy teraz to zaaplikować. W tym celu dopiszmy zewnętrzną metodę, głównie po to, żeby... No bo tak, jeżeli teraz byśmy dodali jakąś metodę, która potrafi tą naszą konfigurację stworzyć, to niestety ona nie będzie stała. Tak? To już nie będzie coś, co znamy na etapie kompilacji, więc na etapie kompilacji możemy sobie tylko przygotować jakby tą konfigurację, a potrzebujemy czegoś zewnętrznego, co potrafi wziąć tą konfigurację, którą już sobie przygotowaliśmy wcześniej, obliczyliśmy na etapie kompilacji i ją tylko zaaplikować do procesorów. Więc dodajmy metodę statyczną, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do tych prywatnych pól, które są w tej klasie, ale też będziemy mogli ją wywołać, przekazując jako argument stałą referencję do stałego obiektu. Więc nazwijmy ją może set. Albo nie set, to może apply mi się bardziej podoba. No i przyjmujemy teraz tak, sprawdźmy, czy w clock mux coś mamy, no bo to mogło być puste, więc C++ 17 daje też w standardzie bardzo fajną klasę template'ową, która pozwala trzymać wartości opcjonalne, czyli to może być puste, tam w środku może być wartość, ale nie musi jej być. W starszym C++ można było sobie radzić albo samemu implementując taką klasę, albo robiąc to jakoś na pointerach i przechowywać pustą wartość do pointera. To jest troszeczkę ładniejsze, plus tak. A nie, w zasadzie to nie dało się osiągnąć dokładnie tego samego na pointerach, bo wymagana by była dynamiczna alokacja pamięci, więc trzeba było samemu napisać. W C++ 17 przychodzi to już z całą biblioteką standardową. Tak, jeżeli to nie jest puste, czyli std. To możemy zrobić tą. Operację. Aha, tylko powinniśmy jeszcze wcześniej. Tak, więc musimy wybrać, którą wartość chcemy przypisać, więc trzeba napisać takiego wielkiego. LCV, tak, switch byłby tutaj lepszy, ale po pierwsze nie ma to znaczenia, ponieważ zostanie to i tak na etapie kompilacji rozwiązane. Po drugie, bardzo rzadko korzystam ze switcha i nawet nie pamiętam zbyt dobrze składni. Więc nie będę tego teraz robił. Um.
pomyliłem. No i jeszcze dla HSL. W zasadzie to switch byłby tutaj dużo, dużo lepszy, ponieważ w momencie, kiedy któregoś z wartości enuma, który jest tutaj zdefiniowany, byśmy nie obsłużyli, dostalibyśmy też błąd kompilacji, a nie tylko... W zasadzie to dostalibyśmy warning, ale nie wiem, w większości projektów warningi ustawia się, żeby traktować na równym poziomie co errory. Więc w praktyce jest to coś, co skutecznie nas poinformuje, że jakiegoś przypadku nie obsłużyliśmy. OK, więc mamy else. Czemu tu? Aha, no tak, bo to jest funkcja statyczna, więc nie możemy się dobierać do jej wnętrza, dlatego przekazaliśmy to sobie jako argument do tej funkcji. Więc trzeba zrobić to tak. Tak. OK, skompilowało się, no i teraz możemy użyć naszego konfigu. Tak, jak przekazujemy coś. No i proszę. Mamy zmapowany. Mamy zmapowane te wartości na config. I w dodatku. Tak, no jest to w zasadzie minimalna ilość assemblera, jaka jest konieczna do tego, żeby to osiągnąć. A w stosunku do takiego zwykłego kodu w C, no, zyskujemy to, że no, ten kod jest bardziej przejrzysty. Tak? Łatwiej z niego korzystać, no, przynajmniej mi, ponieważ mogę zajrzeć do tego, co przyjmuje funkcja MUX i wydedukować, że to będzie taki enum. I to jakby już mi daje dużo więcej informacji niż na przykład funkcja, która tylko przyjmuje jakiś adres. Poza tym dzięki temu, że użyliśmy constex, wydaliśmy tak dużo okazji do optymalizacji dla kompilatora, że on wygenerował to samo. W zasadzie to możemy pójść krok dalej i jakby zrobić dowolne obliczenia. Jeżeli potrzebujemy na przykład, bo czasami jeden rejestr obsługuje jakieś dwie funkcjonalności i chcemy sprawdzić i chcemy przygotować taką konfigurację dla dwóch wartości, więc możemy je też wyliczyć osobno, przechować sobie tutaj wynik naszych obliczeń i potem tylko go zaaplikować. Tak, no i ten pomysł można... OK, to może dodajmy jeszcze jedną funkcję, bo to cały czas nie pokazuje całej mocy takiego rozwiązania. No bo cały czas nie ustawiliśmy jeszcze tej wartości w PLP multiplexerze. Więc... Albo nazwijmy to po prostu PLL. Niech przyjmuje jakąś wartość stałą. Tak, i wartość unsigned byłaby lepsza, ale int też będzie OK, nie ma to znaczenia, bo i tak liczymy na to, że ten problem zostanie już na etapie kompilacji
rozwiązany. Więc zapiszmy sobie też po prostu takiego inta. No ale tak, żeby teraz okazuje się, że w tym miejscu, w system CloakSmoke, użytkownik mógł wybrać PLL CLK i nie skonfigurować wartości tego multiplexera. Prawdopodobnie skończyłoby się w praktyce tym, że jakaś domyślna wartość zostałaby użyta. Ale no, lepiej tak naprawdę byłoby, żeby użytkownik dostał błąd w tym momencie, że tego nie skonfigurował i zmusić go do tego, żeby on świadomie to wybrał, tak, zamiast wybierać jakąś domyślną wartość, tak, to może prowadzić do błędów, bo ktoś nieświadomy tego, że źle tutaj skonfigurował, nie będzie wiedział, że ma jeszcze zły PLL i szczerze to samo rozwiązanie zaimplementowane w tej bibliotece modem, o której opowiem za chwilę już. Tak, uratowało mnie kiedyś przed tym, że na UART-cie chciałem ustawić tak, że wynikowy baud rate na UART-cie byłby zupełnie inny niż się spodziewałem. Ale to jeszcze jakby jeden trik chciałbym tu zaprezentować, który dzięki tego typu technikom da się osiągnąć, czyli czyli wyliczenie tak naprawdę tego już też na etapie kompilacji i dodanie jakiegoś sprawdzenia, czy ta wartość, która tak naprawdę końcowa tego zegara, którą osiągamy, jest taka, jak się spodziewaliśmy. Więc sprawdźmy ten PLL, czy on jest ustawiony. Jak jest, to to przypiszmy mu tą wartość. Nie, tu gwiazdka. Aha, tu też gwiazdka. Gwiazdka tutaj jest potrzebna dlatego, że to jest optional i w momencie, kiedy chcemy wyciągnąć wartość z optionala, to co jest w środku, musimy skorzystać z gwiazdki. Albo chyba .get można też użyć. Tylko, że tutaj warunek jest, że dobrze by było wcześniej upewnić się, że na pewno coś tam jest, ponieważ jak tam czegoś nie będzie, dostaniemy, jeżeli to będzie w runtime, to program się prawdopodobnie skreszuje. A w tym przypadku moglibyśmy liczyć na to, że się nie skompiluje, bo kompilator zauważy, że użyliśmy czegoś, że zrobiliśmy coś nielegalnego już na etapie kompilacji. Dobrze, więc możemy ustawić również wartość PL. Teraz nie jestem pewien. Aha. Tutaj nie zwróciliśmy referencji na siebie. Okej. I czy
Czy ten assembler, który osiągnęliśmy, jest dokładnie taki sam jak... Ciekawe, nie. Tak, kompilator postanowił tutaj zainicjalizować to w odwrotnej kolejności. Ale to... No tak, jakby... Tak, w praktyce użylibyśmy jeszcze gdzieś tutaj volatile, co by zmusiło kompilator do tego, żeby... żeby nie zmieniać tej kolejności. Aktualnie ma on do tego prawo, bo... No bo tak naprawdę z jego punktu widzenia to jest po prostu jakiś pointer do pamięci. On nie wie, że to ma jakieś skutki uboczne. Więc żeby poinformować kompilator, że to takie przypisanie ma skutki uboczne i zależy nam na kolejności, trzeba by tu gdzieś dodać volatile, który wymusi tą kolejność. Plus, tak, i to jest jedna rzecz. To oczywiście też można, powinniśmy przenieść do tej fazy, czyli tak naprawdę tą wartość, którą chcemy przypisać do rejestru, można by policzyć już tutaj, w tym miejscu, ją przechować i tu tylko przypisać. W ten sposób mamy pewność, co zostanie policzone na etapie kompilacji, a co nie. I wtedy tutaj volatile. Tak, ale chciałbym pokazać jeszcze jedną możliwość, którą to podejście ma. Czyli możemy sobie wygenerować różne diagnostyczne dane też na etapie kompilacji. Na przykład możemy wyliczyć, jaka jest wartość syscloka. Czemu by nie? I to też będzie... Tak, chwilę, bo kto zmienia stan, to zmienia stan. Tak, to może być konstowa. Czyli możemy, jeżeli skonfigurowaliśmy clock smux, czyli jeżeli, jaka tutaj jest logika? Jeżeli clock smux to będzie HSI, to znaczy, że nasza wynikowa częstotliwość to jest 8, prawda? Więc możemy... Clock mux to powinniśmy użyć wartości. Razy razy 4. Tak. Tak. Tu musimy wyłuskać tą rzecz. Okej, okay. Co to nam daje? No, otóż pozwala to napisać. Czyli tak, tutaj mamy PLL na poziomie 17. Razy 4 to powinno nam dać 68 MHz, prawda? Na końcu. E,
Więc jeżeli spojrzymy na tą klasę jako coś, co ktoś już napisał za nas, no to możemy się chyba zgodzić, że jest to dość potężne narzędzie, które w dodatku dość trudno użyć źle. Znaczy na pewno jakieś furtki są. W tym przykładzie, co wam podesłałem w wiadomości na forum, tutaj jeszcze na przykład dopisałem sprawdzenie, czy ta wartość mieści się w jakimś realnym zakresie, tak? Po prostu dodając ifa na to, więc w tym przypadku, gdybym dopisał takie sprawdzenie, to też bym dostał błąd kompilacji. Tak, i gdyby tak, przy założeniu, że ktoś to zrobił już dla nas, to wydaje mi się to fantastyczne rozwiązanie, które na końcu generuje kod, który jest tak samo szybki. Okej, tu trzeba by było, żeby w praktyce tego użyć, to trzeba by było nad tym troszeczkę jeszcze popracować, to ten kawałek kodu przenieść gdzieś bardziej do tej części, która się rozwija na etapie kompilacji, dodać volatile, żeby na pewno w dobrej kolejności to zostało zainicjalizowane, nawet nie wiem do końca, jaka teraz jest poprawna ta kolejność. No tak, ale ktoś to wszystko zrobił już za nas i tak naprawdę można konfigurować procesory, ich wszystkie peryferiale, korzystając z takiego API. Może nie tak ładnego, bo twórcy biblioteki modem użyli trochę innego podejścia. W niektórych miejscach użyli template'u zamiast const expert, co jest, ma też pewne zalety, bo łatwiej jest im na pewno stwierdzić, że ta wartość na pewno będzie znana na etapie kompilacji. Ale tak, ale generalnie koncepcja jest taka, plus właśnie. Wydaje mi się, że C++ 17 jest prostszy niż wcześniejsze wersje C++, dlatego że jest jasno i klarownie opisane, jak rozwiązać dużą część problemów, które się ma po prostu pracując w tym języku, a język już wychodzi z pewnymi rozwiązaniami, nie trzeba kombinować, nie trzeba się zastanawiać. Zresztą to jest nawet motto z jednego z twórców, jednego z ważniejszych członków Komisji Standaryzacyjnej C++, że jego celem jest tak naprawdę upraszczać te nowe standardy, dodając nowe rzeczy, które w nowym kodzie, który piszemy, wypiera stare rozwiązania, które były trudne, dziwne i skomplikowane. Czy są może jakieś pytania do tej części? Może jakaś dyskusja? Bo o tej bibliotece modem mam tak naprawdę przygotowane tylko jakiś taki podstawowy projekt. Chciałbym zaprezentować po prostu, jak z tym wystartować, bo to mi się udało zrobić. Napisałem jakiś swój prosty, hobbystyczny projekt w tym i było to bardzo przyjemne doświadczenie, ale wystartowanie w tym było trudne, więc skupię się w tej następnej części, jak wystartować w tej bibliotece, ale może jest jakieś komentarze, pytania już teraz. Ja mam pytanie. Mhm. W sensie, nie wiem, czy dobrze rozumiem, bo też udało mi się wbić do sali, dopiero tak w trakcie się nie odzywałem. Mhm. Czy mogę rozumieć, że ta lipka, może uprzedzę to, co będziesz robił później, na przykład na etapie kompilacji pod dany procek jest zrobiona jakaś, powiedzmy, lipka i ona jest w stanie mi powiedzieć, że sorry, ale na przykład próbujesz zainicjować I2C, które nie może być akurat na tym pinie podłączone. Czy to ma, tak. Czy ta lipka gdzieś ma zaszyte to i ma na etapie kompilacji to. Mi to wyrzuci? Tak, wyrzuci ci to na etapie kompilacji, że ten pin tego nie potrafi. Nie jest to aż tak ładne i przyjemne, jak ja tutaj zaprezentowałem, nie? Ja tu wiele rzeczy uprościłem, bo chciałem pokazać to, że nie trzeba się bać C++ 17, że to nie jest coś bardzo skomplikowanego. W zasadzie to wszystko dało się osiągnąć już prawdopodobnie w C++ 98, tylko wszystko byłoby template'em w tym kodzie i byłoby bardzo dziwne. I byłoby, no nie wiem, ja bym tego nie potrafił napisać w tamtym języku, ale znam ludzi, którzy by potrafili. A C++ 17 uczynił, że to jest, powiedzmy, dla zwykłego śmiertelnika programisty dostępne, a nie kogoś, kto spędził ostatnie 10 lat pisząc jakieś dziwne template'y.
Co też jest super, tak? Bo jakby ludzie robią naprawdę fantastyczne rzeczy w tych bibliotekach do template'ów. No właśnie, i dopóki to są biblioteki, to super, ale niektórzy próbują używać tych rzeczy w kodzie takim komercyjnym i to wtedy wychodzi bardzo kiepsko. Ale tak, tak, tamta biblioteka potrafi ci to odpowiedzieć. No ja miałem właśnie taki przykład, że źle ustawiłem clocka i baud rate, który chciałem uzyskać albo na SPI, albo na UART-cie, wyszedł zły i ona to zauważyła, że po prostu nie da się z tym clockiem osiągnąć takiego baud rate'u. I po prostu dostałem error na etapie kompilacji, że ej, ale takiego baud rate'u się nie da. No i ja musiałem przejść do Cube'a, tak? No bo akurat Cube jest super pod tym względem, że on to tutaj wizualizuje, tak? Tu jakby nie mam nic do zarzucenia Cube'owi pod tym względem. No ten kod, co on generuje, to jest no coś bardzo kiepskiego. Co ciekawe, twórcy tej biblioteki w ogóle gdzieś rozpakowali tego Cube'a i tam znaleźli jakby definicję tych wszystkich procesorów, więc oni po prostu wybebeszyli te wszystkie informacje o procesorach, które ma Cube. Tam jest jakiś format SVD, który opisuje procesory. Oni to wybebeszyli z Cube'a i napisali własny parser, który wygenerował bibliotekę, więc tak naprawdę każdy proces, który obsługuje Cube, prawdopodobnie tamta biblioteka też już wspiera, tak? Bo oni na bieżąco to aktualizują. Ja mógłbym dodać, że ten format to chyba nie jest tak, że musieli za dużo wybebeszać, bo to jest chyba generalnie dostępne dosyć no tak do pobrania po prostu. I to jest jakiś taki XML i można go tam sobie... Okej, okay, no ja gdzieś przeczytałem, bo... No, gdzieś widziałem, że oni się wybebeszali z Cube'a, ale nie wiem, o co chodziło. No ja widziałem właśnie wczoraj, chyba zaciągłem lipkę do Kikada akurat, gdzie wyciągali, w sensie robili symbole do Kikada właśnie z XML i z Cube'a. W sensie tam były wszystkie informacje o pinach, co dany pin robi i tak dalej, i tak dalej. I wypluwało to model Kikada do procka. Tak. Może też. To było tylko pinał, tak? A tam jest dużo więcej zabawy tam z tymi timerami. Więc nie wiem, jak to może tam wyglądać, ale na pewno z pinami to wyciągają z jakiegoś XML-a. No ja wiem, że jakby ta biblioteka właśnie skądś ma tak jakby cały zbiór od STM, takiego opisu procesorów i tak samo Rust ze swoją wspaniałą biblioteką do tych samych rzeczy, tak? Rust też na to pozwala, tylko że no właśnie Rust to jest no to jest język, którego nie znam, chciałbym znać kiedyś, tak myślę. A po drugie, no jeszcze jest mało popularny, tak? I jeżeli komuś się powie, że chce się pisać kod na procesory w Raście, no to jest kogokolwiek bardzo ciężko do tego namówić, tak? A natomiast z C++em to już nie jest tak daleka droga, taka mentalna, jak powiedzmy z C do C++, a potem jak już ma się C++, to już łatwo jest kogoś namówić, żeby przejść z 98 na 11, jak już mamy 11, to zazwyczaj da się też 17, tak? Bo no, to trochę kompilatory tu ograniczają, ale już na zdecydowaną... Na 99% platform na świecie jest dostępny już ten kompilator przynajmniej 11. I to też się da osiągnąć w 11. Akurat ten modem jest napisany w 17, o ile dobrze kojarzę, ale zaczynali w 14 jeszcze. Nie? Więc pewnie dlatego te API nie jest takie ładne, jak mogłoby być. Okej, okay. Czy może chcemy jakąś krótką przerwę, na przykład 2-3 minuty i wracamy do próby użycia tej biblioteki, o której mówiłem? Ja osobiście wolałbym nie, ale okay. Zastosuję się. Dobra, to w sumie możemy jechać. Okej, okay. To tak naprawdę ta biblioteka ma trochę dziwnych zależności, co mi się szczerze nie podoba, ale no nie jest tragicznie, tak? Przede wszystkim to, co dostaje się tak naprawdę checkoutując ich repozytorium, czyli to repozytorium mam na myśli. Może potem napiszę jakiegoś maila podsumowującego. To dostaje się tak naprawdę cały generator tych bibliotek, tak? I jakby tutaj wewnątrz, od razu w środku jest właśnie, są te pliki już z tym opisującym, jak te procesory są w środku
stworzone. I dostaje się. I do tego trzeba użyć toola, który jest tak teoretycznie czymś osobnym, ale w praktyce to tworzą to też twórcy tego modem i nie wiem, czy jest użyty do czegokolwiek innego. To się nazywa Library Builder. L-Build. Więc to trzeba pobrać. No oprócz tego potrzebne są takie dość oczywiste rzeczy, myślę, jak po prostu GCC pod Arma. Im nowszy, tym chyba lepiej. No może ten. Nie przesadzajmy, żeby brać Tranka, ale chociaż też jak się użyje Tranka, tak, to w ogóle będziemy mieli jakieś tam funkcjonalności z C++OSA 20. Ale no, to ja mam chyba GCC 9 teraz i działa to całkiem nieźle, więc w to trzeba się zaopatrzyć. Tak, i ja sobie może po prostu stworzę nowy projekt całkiem od zera, bo niestety brakuje na stronie tego projektu takiego tutoriala, który byłby takim od zera, że w ogóle jak wystartować. Szczerze, to ta bariera troszeczkę na początku mnie zaskoczyła, bo no właśnie, więc myślę, że to może być jedna z przyczyn, dla którego to narzędzie nie jest zbyt popularne. Ale trochę ludzi z tego korzysta, da się znaleźć w internecie jakieś przykładowe projekty oparte o to, plus sam kod ma w środku dużo egzampli. No niemniej jakby jak z tym startować, to jest dość nieprzyjemne. Ale ja już to zrobiłem, to wam pokażę. No, więc stworzyłem sobie nowy folder. Zrobię w nim kolejny folder na SAP moduły. Generalnie da się te wszystkie biblioteki trzymać gdzieś na zewnątrz. Niemniej ja uważam, że jakby skopiowanie kilka razy tych samych, nie wiem, 7 megabajtów na daną bibliotekę, na projekt, to nie jest jakiś wielki wysiłek, więc po prostu sklonuję to tutaj jeszcze raz po prostu całą tą bibliotekę. Czyli tu wchodzimy do git i klonujemy. O, ale to powoli idzie. Wręcz jest coraz gorzej. Okej, ale jestem przygotowany na taką sytuację. Mam przyszykowany ten projekt, więc tylko zrobię jakby dry run tego, co chcę. Może go troszeczkę wyczyszczę, żeby nie było tu rzeczy, których nie powinno być. To nie jest potrzebne w tym momencie. Tego też nie chcę. Okay. Um.
No więc tak, mam przyszykowany cały folder. Znaczy tak, to w folderze submodules mam ściągniętego, sklonowany git klonem bibliotekę modem. Wejdźmy tam sobie, bo tu jeszcze trzeba wywołać git submodule update, ponieważ jakby ten sam submoduł ma swoje zależności, więc należy je zaktualizować. Ja to zrobiłem już wcześniej, ale wiedziałem, że to jeszcze nas spotka, więc to by trwało jeszcze dłużej niż klonowanie. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze mi widać i słychać, bo coś internet najwyraźniej działa powoli. Tak, i teraz tak. Dla projektu opartego o tą bibliotekę i tego lbuilda musimy mieć plik project.xml i w środku tak, definiujemy sobie jaki procesor, w tym przypadku ja w ogóle całą płytkę rozwojową wziąłem sobie Discovery F3, więc wystarczyło podać to. Jako opcję ja sobie konkretnie wybrałem, że chciałbym korzystać z CMake'a. I żeby jakiś wstępny pierwszy CMake był wygenerowany, to jest ta opcja. Makefile'a nie chcę, zwłaszcza, że to by było bardzo, no, taka matrioszka, czyli makefile woła CMake'a, żeby CMake wygenerował makefile, które następnie woła ten pierwszy make, więc to mi się bardzo nie podoba, wolę po prostu korzystać z CMake'ów, zwłaszcza, że moje ulubione IDE jest oparty głównie o CMake'i, czyli CLion. Więc no, wszystkim zalecam tak, ale można to skonfigurować jak się komu podoba. Plus w ogóle twórcy tak domyślnie używają scons, czyli taki Pythonowy build system. Czy może jest jakieś pytanie? Audycja zawiera lokowanie produktu. Tak. No ale ja jakby uważam, że w tym momencie spieranie się z tym, że CMake jest złym. Znaczy dobra, no, CMake to nie. Nie, jest... nie zaczynam dyskusji, tak po nie. prostu. Zabrzmiało, tak o CLionie zabrzmiało śmiesznie. No tak, no szczerze to dałem się kupić CLionowi pod tym względem, że oni mają fantastyczną licencję, która za 2 euro chyba miesięcznie pozwala korzystać z niego nawet do projektów komercyjnych, pod warunkiem, że się kupi to samemu. Nie może mi tego kupić firma, nie może mój pracodawca mi tego kupić, ja muszę sam podjąć taką decyzję. No i myślę, że taka promocja w moim przypadku bardzo mi się opłacała, bo już polecałem CLiona wszystkim naokoło, bo mieli taką promocję. Bo inaczej nie mógłbym z tego korzystać w wielu, wielu przypadkach na co dzień. Dobrze, więc tak. Następnie konfigurujemy moduły, czyli tak jakby kawałki hardware'u, które byśmy chcieli widzieć. Prawdę mówiąc, nie rozumiem tej decyzji, dlaczego stwierdzili, że pewnych rzeczy należy nie generować zawsze, ponieważ no, jeżeli by wygenerowali, to dopóki by ktoś z tego nie skorzystał, to nie powinno nic kosztować, tak? Więc moim zdaniem mogliby generować wszystko, ale z drugiej strony te narzędzie jest dość powolne, więc może jakby generowali wszystko, to by było strasznie powolne. No niemniej trzeba wybrać jakby z których peryferiów i z jakich driverów będziemy korzystać. Ja na przykład w moim projekcie, który tutaj pisałem, korzystałem z drivera do adresowalnych dutlet i byłem bardzo zaskoczony tym, że praktycznie użyłem go, wgrałem i to zaczęło działać bez żadnych, a jest to dość skomplikowany driver, bo on korzysta z jakichś trików na SPI-u. Oprócz tego tak, dodałem sobie ADC UART. Debug to jest tak naprawdę możliwość printowania w takim C-outowym stylu do UART-a. I co jeszcze? Aha, to jest bardzo ważne, żeby dodać, gdzie tak naprawdę mamy tego
tego modem sklonowanego oryginalnie, tak? Czyli ja tutaj podałem, że w SAP module już modem, bo tam sobie wrzuciłem, jak ktoś chce trzymać tylko jednego na cały system, to droga wolna. Ja lubię wrzucać do SAP modułów, bo no właśnie, bo potem wystarczy, że ktoś sklonuje moje repozytorium, zrobi git SAP module update i będzie miał wszystkie biblioteki, które są niezbędne, żeby zbudować cały projekt, więc dużo przyjemniejsze. Tak. Zresztą potem udostępnię wam ten projekt, żebyście mogli wystartować. Jak już mamy te trzy w zasadzie rzeczy, czyli pobrany ten modem, program lbuild, jakiś plik projekt XML, może nawet main. Ja tutaj mam już jakiegoś maina przygotowanego. To możemy zawołać lbuild build. I to troszeczkę trwa. Pewnie dlatego, że to wszystko jest napisane w Pythonie. No i to nie jest zbyt szybkie. Więc to jest jedna z rzeczy, która mi się nie podoba dookoła tej biblioteki, że nie rozumiem, dlaczego jakby daje się użytkownikowi przede wszystkim wszystkie składniki zamiast już gotowego gotowego hala. No ale mamy już tego hala wygenerowanego. Generalnie myślę, że pracując nad projektem, to miałem potrzebę 2-3 razy może to przebudować, bo nie dodałem jakiegoś tam modułu, więc to też nie jest jakieś bardzo upierdliwe. Tak, i wygenerował mi się folder modem i to jest jakby, bo jakby ten modem w SAP modułach to jest modem, który ma właśnie wszystko, co jest potrzebne, żeby w ogóle zbudować dopiero tego hala. Tak? Tam jest hal dla wszystkich platform, które oni wspierają i da się wygenerować na podstawie tego modemu w SAP modułach dowolnego hala. Tutaj już jest wygenerowany konkretnie pod F3. Możemy sobie zajrzeć do tego folderu, co tam jest. Więc o, tu mamy jakieś skrypty do GDB, tule do CMake'a. Co tu jeszcze mamy? No właśnie, i tu są. Zastanawiam się, czy są tu przykłady. Też nie, przykładów tu nie ma. Przykłady są w tym modemie takim, w tym modemie z SAP modułów. Więc tutaj mamy już tego hala, plus dostaliśmy w pakiecie jakiś podstawowy CMake list, więc co tutaj się dzieje? Tak, to inkluduje jakiegoś tam kolejnego CMake'a z dostarczonego przez modem. No jeszcze dwa, zjadę za później wyżej. I tworzy nowy target i też konwertuje go do bin hexa i LSS. Nawet nie wiem, co to za format. Tak, więc ja go lubię sobie zmodyfikować, zwłaszcza, że na 90% do każdego mojego projektu dodawałbym testy, więc można poprosić modem o to, żeby on mi nie nadpisywał tego CMake'a, bo aktualnie jak jesteśmy w tym Project XML i mamy wybrane include CMake list, to jak ja coś tam zmodyfikuję, to on mi to nadpisze swoim. Więc ja od razu wolę to zmienić na false, ale na początek jest to dość przyjemne, że on daje coś, tak? Jakiś projekt. I co? I w zasadzie to już jest gotowe do kompilacji. Sprawdźmy tylko, co ten main robi. To jest main skopiowany z jakiegoś przykładu. Pod F3. Tylko. Wow. Czyli on sobie tu mryga, tak? W zasadzie to jest tak, board initialize. Możemy potem zajrzeć, co tam się konkretnie skrywa pod tym. W zasadzie tak. Mamy właśnie jakieś obiekty typu. To są statyczne funkcje, które umożliwiają po prostu toglować tym. Może omówmy sobie jakiś bardziej skomplikowany przykład, ale na razie skompilujmy ten, tak, jako punkt wyjściowy.
Ja go gdzieś wrzucę na jakiegoś mojego bitpaketa chyba i dorzucę jako przykład. To. A jak tam robiłeś, inkludowałeś tego LEDa w tym Project XML-u, no. To dotyczyło się boarda? W sensie jak robiłeś tam ten include LEDa, to on domyślnie podpisywał pod to te LEDy z boarda, czy to jest jakiś ogólny sterownik do LEDa, który inicjuje PWM-a i... Już? Czekaj, daj mi wejść. Nie wiem, dlaczego moja konsola działa absurdalnie powoli. To jest tak, że ten LED dobre pytanie. Nie, to te LEDy, te adresowalne smart LEDy, to było to, ten WS2812, a to jest chyba per board. Tak mi się wydaje. No bo właśnie widziałem, że tam było w tym przykładzie był z boarda używane te LEDy, jakieś tam północ, tak. Południe, zachód i tak dalej. Tak, no ja tu być może na pewno za dużo względem tego przykładu, nie? Inkluduję, ale akurat tak mam. A tak przy okazji zapytam, sorry, że ci trącam. Ogarniałeś może, czy gdzieś jest ktoś się pokusił o jakiegoś dockera do tego, w sensie z wszystkimi potrzebnymi rzeczami? Nie widziałem. Nie widziałem, no szczerze, no właśnie potrzeba tak zaskakująco mało, nie? Do tego. Oprócz GCC pod Arma, nie? To potrzeba jeszcze tylko tego L-builda, nie? I to jest, okay. To jest wszystko, nie? Reszta to jest kwestia po prostu ściągnięcia tego SAP modułu do projektu. Więc chyba mają w ogóle w tym repozytorium, tak mi się wydaje, że tam jest Docker. Po to, że oni mają CI jakiegoś, który na bieżąco im to buduje, nie? Więc no i oni to chyba, z tego co pamiętam, w jakimś Dockerze rzucają, więc masz takiego Dockera dostępnego, nie? No, Dockery w przypadku jakiegoś takiego embedded i tak są problematyczne, bo na końcu prawdopodobnie i tak też jakiegoś GDEBa mieć, nie? I tego już nie zrobisz łatwo, przynajmniej z poziomu Dockera, więc ja trochę zrezygnowałem z używania Dockera do takich rzeczy, nie? Bo to więcej mi robi problemów niż po prostu dorzucić GCC do mojego PAFa, ale no jak to woli. Może jakbym miał więcej projektów naraz ciągnął, to bym też tak robił. Więc tak, zróbmy sobie jakiś CMake build i wchodzimy do CMake build, CMake pyk i tak, CMake jakby będąc w folderze budowania CMake'a i wołając CMake do góry, to nam generuje dopiero build system, tak? Czyli w tym przypadku makefile. No więc wada tego całego modemu jest na pewno taka, że mamy tak, najpierw tego L-builda, którego trzeba skorzystać, potem mamy CMake'a albo skonsa, a potem mamy makefile, więc no jakby ilość tooli jest dość spora i brak jest takich jasnych guidelinesów. No ale generalnie to nie jest aż tak skomplikowane, jak by się mogło wydawać. I teraz build. Kropka i mamy zbudowany ten przykład. Tak czy to już? O, teraz. Budowanie. Jak ktoś chce, to pewnie da się też użyć Ninja do tego, żeby to szło troszeczkę szybciej. Okej, okay, to może mogę pokazać jakiś bardziej skomplikowany przykład. Znaczy tak, bo jako, że już powoli kończy nam się czas, to na pewno chciałbym pokazać, że jest bardzo dużo przykładów. Może niestety nie tak ładnie ustrukturyzowanych, jak ja to zrobiłem, tylko takich, wydaje mi się, że trochę bardziej bałanialskich, ale działających tak, że po prostu się wchodzi i się wywołuje bardzo podobne instrukcje do tego, co ja zrobiłem do folderu i one działają. Więc wejdźmy sobie do... Nie nuklear, chciałbym Discovery F3. Tu. Więc jest sporo przykładów generalnie tego, co się da zrobić. Jest taki przykład z ADC, z którego ja korzystałem. No właśnie, to wygląda naprawdę fajnie, bo jak się chce skorzystać z takiego ADC,
To właśnie, najpierw się definiuje jaki GPIO. Potem trzeba stworzyć. Aha, to jest jakaś funkcja. O właśnie. I tutaj inicjalizujemy ADC, które na końcu trzeba zrobić connect z odpowiednim pinem. I jeżeli to będzie pin, który nie obsługuje ADC, a zwłaszcza tego ADC, które się wybrało, to się nie skompiluje. Nie? To jest to, co pytałeś. I tak samo jest z SPI. No właśnie, i bardzo, bardzo fajnie wychodzi. Tak, interruptów. Szczerze to nie korzystałem. No ale właśnie, to jest tak naprawdę gdzieś podanie funkcji print ADC do ISR. Więc. Też. Całkiem nieźle. Tak. Kurczę, nie pamiętam, gdzie to było, ale to może pokażę na przykładzie mojego kodu, gdzie zrobiłem coś bardziej trochę skomplikowanego. Czyli tutaj mam właśnie ten driver do LEDów, który korzysta ze SPI-a. I to się robi tak, że właśnie, że po prostu do tego drivera podajemy jako argument template'owy, czyli tak naprawdę wstrzykujemy mu, z jakiego on ma SPI-a korzystać, na jakim output pinie i to po prostu zaczyna działać, jeżeli ten SPI jest dobrze skonfigurowany. A nawet nie musiałem go tak naprawdę, a nie, jakby to ten driver już potrafił go sobie skonfigurować, o tak. Więc wydaje mi się, że to by działało tak dobrze, że gdyby nawet tutaj podać implementację SPI, która działa na bitbangingu, to i tak by to ruszyło. Tak? Tutaj użyłem takiej, która korzysta po prostu ze sprzętowej implementacji SPI, ale właśnie to jest na tyle sensownie zrobione, że można podać na przykład taką z bitbankingu. No i no właśnie, tak wygląda kod końcowy, który używa UART-a, ADC. Jest całkiem niezła funkcja do logowania. Jakieś helpery do tego, żeby odmierzać czas, czyli taki soft timer, tak, który po prostu sprawdza, ile minęło kroków od poprzedniego sprawdzenia. Jeżeli nastał odpowiedni czas, to go wywołuje, więc generalnie bardzo, bardzo polecam i no właśnie. Jak ktoś będzie próbował zaczynać, to myślę, że z takim przykładem, który wrzucę i z nagraniem z tej seminarki, to dość szybko wystartuje z nowym projektem. Co wydaje mi się, że no nie wiem, dla mnie to jest czas szybszy niż wystartowanie projektu w Cube i dopisanie jakichś CMake'ów i tak dalej. No bo zrobiłem to już raz. W Cube też kilka razy to zrobiłem, ale wydaje mi się, że teraz zajęłoby mi to i tak więcej czasu. I no właśnie. Na przykład tutaj miałem SPI, z którego ten driver nie był w stanie wydusić odpowiedniego baud rate'u, więc dostałem też error na etapie kompilacji. Nawet tak sensownie brzmiący, że po prostu się zorientowałem, co jest nie tak po tej wiadomości. A kojarzysz może, czy miałeś okazję testować, bo w STM-kach niektórych jest tak, że no, możesz przemapować piny. Powiedzmy, jeżeli nie, najpierw zainicjalizujesz sobie ADC, uh-huh, na pinach, w których w danym momencie też można używać właśnie UART-a, spróbujesz później UART-a zainicjować, to czy on wywali jakiegoś faulta? Czy też to na tyle głęboko weszli w tą konfigurację, że też to wywali? No bo sytuacja jest taka, że masz dwa UART-y i właśnie próbujesz oba zainicjować, a akurat na jednym z nich już wcześniej zainicjalizowałeś ADC-ka.
Nie wiem. Ciekaw właśnie, jak to. Bo no, Cube, tak Cube nie pozwoli na to, bo ja po prostu wczoraj to akurat miałem taką sytuację, że wczoraj w Cube to klikałem. No i Cube mi na to nie pozwolił. W ogóle wykreślił UART-a z możliwości wyklikania, nie? Jestem ciekawy, jak to wygląda. No to jest dobre pytanie, nie wiem. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja i zastanawiam się, czy to ma możliwość tego. Pytam dlatego, bo jestem ciekaw, na ile to jest mądre, żeby już całkiem na przykład pozbyć się takiego Cube'a, powiedzmy, żeby takiego double checka, nie? Znaczy, szczerze to ja i tak się nie pozbyłem Cube'a. Mam tutaj jakiegoś chyba pewnie starego, ale głównie po to, żeby sobie oglądać te rzeczy, nie? Z tą konfiguracją pinów to... to nie wiem, ale czekaj, jakże ten sam pin w runtime, tak? Raz zmieniasz, że jest UART-em, a raz jest ADC-kiem, tak? Nie, czy w ogóle chcesz go tak... tak, w sensie, bo nie wiem, ty chcesz w runtime zmieniać, że raz jest tym, czy chcesz... Czy pytasz, czy to jakby pozwoli na błędną konfigurację? Coś mi tu przerywa. Ja nie słyszę. Adama, nie wiem, czy jak reszta. A, to czekaj. My słyszymy. Znaczy ja słyszę. Okej, to w takim razie u mnie jest problem. Ja też. To może powtórzę, czy teraz mnie słyszysz? Tak, teraz cię słyszę, no, okay. Bardzo dobrze. No, to no, pytanie moje jest takie, czy chodzi ci o to, że ty chcesz w runtime zmieniać jakby zastosowanie pinu, czy... Nie. Czy... Nie, o inicjalizację, no bo wcześniej trzeba po prostu zainicjalizować, tak, że te piny to UART 1.2, te piny to ADC, te piny to GPIO, tak? Czy dwa peryferia naraz, czy uda się, tak? A czy jak próbujesz dwa peryferia na raz, które jakby są, UART może korzystać tylko z kilku pinów, nie? I wcześniej, dwie linijki wcześniej na przykład próbuje zainicjalizować ADC i potem dwie linijki później próbujesz zainicjalizować UART-a, który domyślnie jest wpinany właśnie w te piny, które już wcześniej zająłeś. Bo jestem ciekaw. To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że robiąc mega triki, tak, w C++ da się to osiągnąć, bo to jest trudne, bo trzeba jakby przechować stan, nie? Pomiędzy dwoma wywołaniami funkcji template'owych, nie? Gdzieś tak jakby globalnie, że jakby jedno wywołanie ma się zachować w sposób A, a drugie wywołanie w zasadzie tego samego ma się zachować inaczej, nie? I to ma się zadziałać na etapie kompilacji. To jest możliwe? Tylko chyba to jest nielegalny hack, tak w sensie C++, ale kompilatory to potrafią. Nie jestem pewien. I nie wiem też, czy oni to tak zaimplementowali. To aż tak nie wchodziło. W sensie, no aż tak dużo z niej nie korzystałem, tak? Czy bym się odważył skorzystać z tej biblioteki w jakimś bardzo krytycznym kodzie? Nie wiem. Tak? Na pewno myślę, że prototypowanie na tym wychodzi szybciej. Bo łapie to błędy, tak, które potem trzeba by było jakby tak złapać w runtime, więc no, ważne, że łapie cokolwiek, nie? No spoko, w sensie no, ja doceniam fajna dalipka, po prostu miałem przykład wczoraj i mnie to zaciekawiło, czy by właśnie taki problem wykryło, nie? Możemy potem spróbować. Ja bym się mógł podzielić jeszcze doświadczeniem, bo ja pracowałem dużo ostatnio z Rustem, z tymi jego lipkami. I generalnie powiedziałbym, że to wygląda mniej więcej podobnie. To znaczy tam też wszystko jest sprawdzane na etapie kompilacji właściwie i mogę odpowiedzieć na to pytanie, że tam się nie da czegoś takiego zrobić. W sensie tam masz takie singletony, że nie jesteś w stanie dwa razy przekazać tych samych pinów gdzieś. Nie? Więc wiem, że tam to działa, nie wiem jak tutaj. No właśnie tutaj trochę brakuje mi jakby po prostu takiej mocy w C++, żeby coś takiego zrobić, nie? To się jakoś tam
Widziałem gdzieś takie haki. Może tego użyli, nie wiem, a to jest takie dość, dość trudne i nie wiem, czy w tym konkretnym przypadku tak zrobili. Z drugiej strony właśnie tak, chciałem powiedzieć, że wreszcie na pewno tak nie można, bo słyszałem, że w momencie jak się właśnie chce jednak użyć tego pinu w runtime, w jakiejś, zmienić jego konfigurację w runtime, to na przykład wreszcie to jest problem. Trzeba użyć tam unsafe, nie? Żeby to osiągnąć. Ale się da. No mówię, to więc... znaczy nie wiem, czy mówimy tu, chyba o runtime może mówimy faktycznie, że no de facto się dzieje gdzieś tam w inicie i jeżeli on faktycznie patrzy na to w compile time, to przegląda. No nie, faktycznie to są dwie niki później. Trzeba to po prostu przetestować. Ja z ciekawości sprawdzę to może. Tak, ja też może to sprawdzę i jeszcze kiedyś napiszę na grupie, jak to z tym jest, bo w tym momencie nie wiem. Aż tak dużo nie korzystałem. Jeżeli to ogarnia tak zegary, jak pokazałeś wtedy w tym przykładzie, to z tym sobie też powinno poradzić, bo w zegarach też jest mnóstwo różnych konfiguracji, które gdzieś jedna z drugą się wykluczają, nie? Tak, ale akurat w przypadku zegaru to ja widziałem konkretnie ścieżkę, jakby skąd to mogło wziąć tą informację, nie? A w tym przypadku faktycznie trochę mi tego brakuje, bo to jest typ, w sensie tak naprawdę ten, jakby GPIO, nie? Każdy input jest typem, który tam chyba dziedziczy po różnych rzeczach, nie? I teraz, no właśnie, co jak ja tutaj zrobię connect na czymś on innym? Robić, bo on to może robić w ten sposób, że te typy są singletonami tak. I on tam po prostu ciągnie, tworzy ten typ dobrze. Raz, a za drugim ja na przykład wywali asecję już w runtime. Nie wiem jak w czasie kompilacji, czy to jest możliwe. Ale bardzo możliwe, że sprawdza to w runtime, przynajmniej w trakcie inicjalizacji. Tak, no czekaj, to ja sprawdzę. Ale chwilę, nie, bo mi się wydaje, że to jest tutaj typem. I to... A może nie? Jest prawda. No tak, no, ale on ten typ może gdzieś później wykorzystać do skonstruowania jakiegoś obiektu, nie? Aha, że sobie singletona konstruuje tego typu. Okej, no to tak. To. No ale pytanie, czy on to da radę rozkminić już na etapie kompilacji, nie? Bo to, że w runtime da się taką sytuację rozpoznać, to wiadomo, nie? Ale czy na etapie kompilacji, to tego nie widzę w tym momencie. Bo tak, gdyby to były singletony, to może i by się nawet dało. Nie? Ale tu wszystko jest oparte na typach, więc... Znaczy chyba masz rację. Wydaje mi się, że wreszcie rzeczywiście też to było w runtime takie rzeczy już sprawdzamy. Nie, raz potrafi to rozpoznać. Ta jego biblioteka do raz nie pozwoli na coś takiego. To wiem, bo rozmawiałem z kolegą, który się zajmuje właśnie embedded w Rustie i mi opowiadał, że jakby problem jest w drugą stronę. Że jak on chciał bezpośrednio w Rustie tak właśnie zrobić na odwrót, czyli chciał w trakcie działania programu zmienić konfigurację GPIO, tak, to raz mu nie pozwolił, bo on już miał na tym pinie jakieś tam ADC skonfigurowane, nie? Więc raz to śledził i on musiał po prostu zrobić unsafe i po prostu wjechać po prostu do rejestru bezpośrednio, nie? Więc raz właśnie to potrafi, ale no raz ma dużo, dużo potężniejsze te wszystkie jakby rzeczy na etapie kompilacji, nie? Więc oni mogą, tak? No ale raz to jest, nie wiem, przynajmniej... Z tego co wiem, to pewnych rzeczy tam wciąż nie ma, w sensie w C++ są rzeczy, których wreszcie jeszcze nie ma, więc to nie jest takie w sensie to nie jest takie oczywiste, że wszystko jest lepsze. Na przykład nie możesz mieć template'owanych tablic na przykład po incie, nie? Nie możesz mieć inta jako parametr template'a, więc nie możesz mieć generic ada i tam na długość. I to jest dosyć problematyczne, przynajmniej dla mnie. Okay, ale wszystko się tam jakoś robi. Okej. No właśnie, tu jest to, ten trik właśnie z tym, że przez że jakby podaje się wartości przez argument template'owy jest tutaj bardzo używany, nie? Ja w moim przykładzie pokazywałem to samo na constexprach, a tutaj oni korzystają jakby, no właśnie, że tak naprawdę nie podaje się tutaj, bo ja podawałem jako argument bezpośrednio tutaj wartość, nie? A tu jednak jest na etapie kompilacji, więc może gdzieś te typy są gdzieś przechowywane.
jakoś takie, ale nie wiem. No nie potrafię na to odpowiedzieć. Okej, okay, czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze może? Ja chętnie. Słychać mnie? Tak, no. Co byś odpowiedział menedżerowi, który powie, że w sumie lepiej prowadzić projekt C, bo łatwiej znaleźć ludzi, którzy programują w C i w sumie C++owcy sobie życzą więcej, jest generalnie trudniej ich znaleźć. Serio? Bo taki argument, z takim argumentem się spotkałem, jeżeli chodzi o prowadzenie projektu w C. I jakby, no, to trzeba przyznać, że troszeczkę łatwiej wyszkolić kogoś do pracy w C, a C++ jednak wymaga cały czas uczenia się, doskonalenia się, co trochę też kosztuje. Okej, okay, no szczerze to wydaje mi się, że i tak musiałbym, znaczy tak, po pierwsze nie wydaje mi się, że C jest prostsze. C jakby ma mniej funkcji, tak, ale to skutkuje tym, że trzeba jakby ten wachlarz tych jakby C w ogóle ma mniejszą ilość słów kluczowych, tak? Nie ma jakichś skomplikowanych mechanizmów, więc jakby ten język jest troszeczkę prostszy pod tym względem takiej syntantyki, ale trzeba jakby więcej włożyć linię kodu, żeby uzyskać to samo, więc na końcu i tak jakby i tak większość programistów C wie, jak na przykład zaimplementować wirtualny polimorfizm, tak? I nawet tego nadużywają. Więc albo na przykład używają intensywnie makr, tak, żeby osiągnąć coś a la template'y, tylko... No to jest, dodam od ciebie, że to jest abominacja, to co widziałem do tej pory właśnie, z makrami. Więc tak naprawdę i to... oni i tak w sporej mierze tak używają czegoś, co oferuje C++, tylko że C++ oferuje to jakby w dużo lepszej formie, nie? To jest jakby pierwszy argument, więc okej, okay, jakby takiego argumentu, że łatwiej o kogoś, kto programuje w C, się nie spodziewałem, bo wydaje mi się, że łatwiej chyba o kogoś, kto programuje w C++, bo jakby mało kto ma jeszcze teraz ochotę przyjść i się grzebać w C, nie? Zwłaszcza, że to zazwyczaj... No, ja się spotkałem z takim argumentem odnośnie, no, raz się spotkałem faktycznie na żywo i też byłem zdziwiony, no ale cóż. No cóż, no to może po prostu się nie da tak kogoś, kogoś przekonać, nie? Ja was teraz próbuję przekonać. Może za 5 lat wy będziecie podejmować gdzieś techniczne decyzje, to możecie rozważyć takie rozwiązanie zamiast sięganie po C, nie? No jakby jednym z kluczowych argumentów w takiej dyskusji, czy C, czy C++ do embedded, to był zawsze dostęp do kompilatorów, nie? I to czasami jest... no coś, czego się nie przeskoczy, tak? Zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś certyfikacjach i na przykład samochodowych rozwiązaniach albo medycznych, tak, to sam kompilator jest jakoś tam certyfikowany i no właśnie bardzo opornie chcą dawać certyfikacje na nowsze standardy, ale to niekoniecznie uważam, że to, że dzięki temu, że wszystko ma certyfikację, to ten produkt na końcu jest lepszy, nie? Ten produkt ma po prostu certyfikację, a niekoniecznie jest lepszy. Bo jakby też słyszałem o takiej ilości trików na to, żeby coś zrobić, jakby przejść jakieś poziomy certyfikacji, które są tak naprawdę no, jakieś okropne i bardzo niebezpieczne. Tylko po to, żeby oszukać jakieś narzędzia, które są używane w certyfikacji, że nie wierzę w coś, co się nazywa certyfikacją. Ale tak, ale kompilator może być takim dużym argumentem, nie? Że po prostu nie ma kompilatora, którego możemy użyć, no to wtedy... ale to też nie jest tak, że nic się nie da zrobić. Bo LVVM na przykład wspiera transpilację, to się chyba wtedy nazywa transpilacja, do C, czyli piszemy kod w C++ 17 i on to wypluwa do C po prostu, który już można skompilować czymś innym, nawet w sumie tutaj
można to gdzieś wybrać, tak mi się wydaje, że po prostu chcemy wygenerować kod w C i on wypluje takie coś pomiędzy C a samplerem, takie coś, tylko ubrane bardziej w no nie wiem, jak to teraz tu wyklikać, ale wiem, że się da, widziałem to kiedyś, że można w tym narzędziu nawet wyklikać, że po prostu C zostanie wygenerowane. A na przykład też argumentem może być to, Jacek, że mniej czasu programisty C++ będzie potrzeba nad tym samym projektem niż programisty C. Tak, bo jest szansa, że korzystając z czegoś takiego, on po drodze popełni mniej błędów, tak, więc finalny produkt będzie szybciej, tak? Nie będzie musiał też wszystkiego reimplementować od zera, jak to zazwyczaj wygląda w przypadku C, tak? Gdzie wiesz, no, mi się wydaje, że programiści C to jeszcze chodzą z dyskietkami i mają swoje implementacje listy, nie? Tak mi się... Nie wiem, może to jest niewłaściwy obraz, ale no, że jakby tego nie ma ustandaryzowanego, tak? Więc takie nawet najprostsze rzeczy oni muszą napisać sami, tak? Jądro Linuxa. To jest bardzo właściwy obraz, ponieważ ja się spotkałem dosłownie z sytuacją 3 lata temu, kiedy ktoś miał własną implementację STD Intów. Bo mu nie pasowała ta z biblioteki C, więc tak. Dobrze, a jeśli mógłbym zająć chwilę. Ja bywam tutaj raz na rok i zwykle to jest seminarium Adama pod koniec i mam déjà vu, bo za każdym razem Jacek zadaje to samo pytanie. No to jest taki nierozwiązany trochę problem. Może Jacek po prostu nie warto z tym walczyć. Po prostu jak ktoś nie chce, to pójdź do innej pracy. No. Tyle. Zmień pracę. No ja tak zrobiłem akurat, więc potwierdzam. No i tyle, no nie przekonasz wszystkich, tak. Ja wiem, że jakby jest duży opór, więc tutaj dlatego chciałem pokazać najpierw jakieś argumenty, że to wcale nie musi kosztować. W sensie nie, to nie jest nieprawda, że to jest jakby za darmo, nie? To kosztuje, tylko że to kosztuje czas pracy twojego peceta, tak? To tak naprawdę w stosunku do tego, co tu próbujemy zrobić, to jest niski koszt, nie? Ale to też kosztuje, tak? Jak się naprawdę dużo zacznie obliczać w czasie kompilacji, to może zacząć trwać długo, nie? To może. I, no, i nawet nie bardzo są do końca jakieś rzeczy, które są w tym stanie pomóc, nie? Na przykład istnieje świetna biblioteka Boost MSM, którą bardzo lubię z tego względu, że jakby tam po prostu na pewnym etapie jest taka wypisana w ASCII kodzie tabelka wszystkich tranzycji w tej maszynie stanów. I to jest super. Tylko, że jeżeli mamy powyżej 20 stanów, to się zaczyna kompilować tak już rzędy minut tak naprawdę, nie? A już 50 stanów, to tam trzeba czekać, nie wiem, pół godziny na to, żeby się skompilowało. Więc to jest tylko przeniesienie tego problemu trochę do innej domeny, tak? Ale jeżeli piszemy na coś bardzo małego, tak, a mamy do dyspozycji duży, potężny komputer, który to może zrobić, to możemy troszeczkę to wykorzystać. Warto nie przesadzać, tak, z tymi obliczeniami przed, nie? Bo też, to też ma potencjalną taką wadę, że jeżeli wszystko obliczymy w compile time'ie, to nasz cały program zamieni się w jakiś jeden wielki lookup table, nie? Który będzie znowu zajmował bardzo dużo miejsca. Więc te triki są fajne, jeżeli one się tak ładnie poskracają, jak ja pokazałem, ale w niektórych przypadkach to może doprowadzić do tego, że to wygeneruje olbrzymi kod, nie? Więc dlatego to narzędzie na przykład jest bardzo fajne, bo pokazuje, jaki jest rezultat, tak? A inaczej dość ciężko to nawet podejrzeć, nie? Można sobie napisać jakiś krótki fragmencik i zobaczyć, co kompilator z tego ulepi. Tak? W zasadzie to nawet powinniśmy tutaj zmienić na ARMA, bo kompilowałem na x86, zakładając, że optymalizacje będą identyczne. A to powinien być tak naprawdę jakiś ARM. Więc dajmy
Sprawdźmy, co zrobi Clank 11. O, Clank 11 postanowił, przynajmniej na poziomie O1, nie optymalizować za dużo tutaj. Więc... Ale już jak damy O2, to myślę, że... No właśnie, to generalnie wynik. Okej, to też jest ważne, żeby użyć tego O2. Tak naprawdę, bo niekoniecznie kompilator musi wszystko wyciąć, tak? Więc tu mamy wycięte i to jest troszeczkę inny assembler, bo armowy.